Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 2. Moi drodzy, kilka informacji na samym początku, zanim będziemy kontynuować sobie naszą przygodę w tej wiosce Majula Majula, jakkolwiek to się czyta. Moi drodzy, i nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniłem klasę swojej postaci na bandytę. Wcześniej grałem szermierzem, jednakże zmieniłem klasę na bandytę. Dlaczego tak się stało, moi drodzy? Stało się tak dlatego, albowiem... już wam mówię. Zwróćcie uwagę. Bandyta, według mnie, ma dużo lepiej rozdane statystyki początkowe niż szermierz. Jeżeli cofniecie się do odcinka, w którym wybierałem szermierza, zauważycie, że takie statystyki jak chociażby inteligencja czy dostrojenie, bodajże tak to się chyba nazywa, tak, dostrojenie czy inteligencja, czyli statystyki, których totalnie nie będę używał, ponieważ planuję grać wojownikiem, są po prostu rozdane na darmo. Natomiast w zamian za to bandyta ma rozdane troszeczkę więcej do witalności i troszeczkę więcej do wigoru i ogólnie ma również bardzo dużo siły i bardzo dużo zręczności. Zręczności ma tylko 2 mniej od szermierza. Także, moi drodzy, postanowiłem zmienić sobie tą klasę. Zagrałem nią wcześniej, znaczy później, po tym jak zagrałem szermierzem, zagrałem później bandytą. No i rzeczywiście, grało mi się zdecydowanie lepiej z kilku bardzo prostych powodów, moi drodzy. Bandyta na samym początku gry ma łuk i 25 strzał, co bardzo, bardzo ułatwia rozgrywkę początkową. Można sobie fajnie pulować przeciwników z dalsza. Plus na dodatek dostałem kilka podpowiedzi w komentarzach, co pominąłem do tej pory. I ja pozwoliłem sobie te wszystkie rzeczy po prostu odkryć na nowo. Mianowicie pod wodospadem, zresztą nie widzę przeszkód, dlaczego ja miałbym wam tego nie pokazać. W końcu możemy sobie tutaj podróżować. Ja nie wiem, dlaczego tam była jedynka, być może mogę podróżować tylko jeden raz. Ale to nic, bardzo chętnie wam pokażę zresztą. Zwróćcie uwagę, ja myślałem, że tutaj jestem już na przegranej pozycji, wychodząc z tego domu wiedźm, ale tak się nie stało, moi drodzy. Albowiem tutaj pominąłem te drzwi. Oczywiście jest to bardzo dobra informacja dla tych, którzy planują grać w Dark Souls, a będą mieli właśnie problemy takie jak miałem ja. Moi drodzy, tutaj jest ukryte tajne przejście i tutaj na tej półce u tego gościa znalazłem kamyk, który dałem temu ptaszkowi w gnieździe. Ten kamyk dał mi odłamek tytanitu. Nie wiem, czy jest to losowy przedmiot, czy jak to wygląda. Plus, moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie te ślady tutaj, ale również powróciłem sobie bandytą do tego miejsca i pokonałem tamtą wielką mysz, która tutaj stała. Okazało się, że ona pilnowała, mianowicie pilnowała tej oto żywicy ze złotej sosny. Plus z tej myszy, moi drodzy, wypadł mi taki oto pierścień. Zwróćcie uwagę, co tutaj jest napisane. Jest to bardzo fajny pierścień, dlatego cieszę się, że go zdobyłem. Ponadto jeszcze, czy udało mi się coś nowego zdobyć, coś czego byście nie widzieli? Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Oczywiście jestem też mądrzejszy o kilka nowych doświadczeń, jeżeli chodzi właśnie o grę bandytą, ponieważ wszystkie te niepowodzenia związane z grą szermierzem sobie poprawiłem. A jak wiecie, gra Dark Souls jest bardzo bezlitosna i tutaj każdy popełniony błąd później się na nas odbija. Pytanie, czy ja po zabiciu tego grubaska tutaj... Okej. Widzę, że po zabiciu... A ty... Wyganiasz mnie.
Tak, moi drodzy, także jak widzicie, co nieco sobie tutaj poprawiłem, że tak powiem, ten początek. Zobaczmy jeszcze, a nie, ja mogę podróżować bez problemu. Już się zmartwiłem, że nie. Ale moi drodzy, również dostałem od was podpowiedź, żeby spróbować pokonać tamte dwie grube myszy. Ja co prawda z tamtą jedną myszą się męczyłem sporo, nie powiem, że nie. Także mam nadzieję, że tutaj... Okej. Pokonamy sobie tego gościa. Ach, i tam na dół trzeba zejść. A, dobra, zapomniałem, przepraszam. Słabo kojarzę fakty. Mianowicie zapomniałem, że tutaj do tych myszy przewraca się drzewo i mamy przejście. Nie będę musiał się męczyć i tracić niepotrzebnie życia. Zwróćcie uwagę, jaki ten atak jest potężny. I teraz, moi drodzy, ja mogę sobie te myszy poatakować z dystansu, dzięki temu, że mam łuk. Plus, jeszcze dowiedziałem się od jednego z widzów, że ten sarkofag, który tam jest, którego ta mysz pilnuje, on zmienia naszą płeć. Ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi, być może rzeczywiście tak jest, ale ja tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, moi drodzy. I teraz zwróćcie uwagę, czy mi się uda tą mysz zaznaczyć? Chyba nie. Szkoda. Chciałbym bardzo, bardzo pokonać tą mysz. Nazywam to myszą, ponieważ no sami widzicie, że co nieco ją przypomina. I niestety, jak się ją zaatakuje, to pulują się od razu dwie. Także to jest troszeczkę kiepskie. W związku z... O, pięknie. Dobra, będzie trzeba zrobić powtórkę. Planuję je zabić, nie wiem czy mi się uda, mam nadzieję, że tak. Także ja tutaj sobie będę to próbował robić. Nie chcę marnować cennego czasu odcinkowego na to, także myślę, że widzimy się już po walce. Albo pod koniec walki na przykład. Okej, moi drodzy, jest bardzo dobra informacja, albowiem udało mi się odkryć chyba sposób na te hipcie. Mianowicie zwabiam je do siebie. Tak, aby on się tutaj za mną podążył. Teraz nie daję mu siebie odstąpić na krok. No chodź, no chodź. On jest bardzo wolny, bardzo... Oj! Okej, dobra. Tak, nie. Okej, tego się nie spodziewałem, że on to za mną skoczy. Powtórka. Trzeba uważać, żeby się z tego klifu nie spierniczyć. Najlepiej po prostu biec w ten sposób. On idzie, idzie. O, i tutaj, o. Niech idzie. Niech mnie jeszcze zaatakuje, najlepiej kilka razy. Żeby nabrał większej ochotki. Moi drodzy, i zauważyłem, że jest możliwość zwabienia go na to drzewo. Tylko widzę, że on tutaj już się zaczyna wycofywać. O, 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 o. I być może... no nic, z tamtym pierwszym mi się tak udało, moi drodzy. Pulujemy go tutaj, do tego mostu, cały czas go zwabiając. I moi drodzy, w momencie, kiedy on wykonał ten podwójny atak i przewrót, przewrotem spierniczył się tam do wody, dzięki czemu zarobiłem 1000 dusz, dosłownie za darmo. Może uda mi się to wam pokazać. Oj! Dobra, złapał mnie. Przeżyje? Wątpię. Ale jak widzicie, da się ich sprowokować do tego, żeby przeszli aż na to drzewo. Sam byłem w szoku, ale jest to genialny pomysł, żeby po prostu ich pokonać. Ja teraz będę się z tym troszeczkę bawił, spróbuję tego drugiego zabić. Oczywiście duszę za moment sobie odzyskam, a paskiem życia się tam w żaden sposób nie przejmuję. Najważniejsze dla mnie teraz jest to, żeby nie spaść tutaj po prostu w jakiś głupi sposób.
tracąc przy tym dusze cenne, których mam już prawie 3000, ponieważ od samego początku gry tutaj... Świetnie, świetnie to wygląda. No i zwróćcie uwagę, tutaj tak naprawdę, kiedy już nie ma tego drugiego gościa, o tutaj, o, jak widzicie, on został przeze mnie sprowokowany i zabity, to tego gościa moglibyśmy sobie pokonać po prostu walką wręcz, normalnie. To jest bardzo łatwa walka, to trzeba po prostu się odsuwać i wykorzystywać to, że on ma takie powolne ataki niektóre. Dobrze, ja go tutaj już troszeczkę uszkodziłem. Mogę sobie klejnota użyć, mam ich sporo. Okej. O to mi chodzi, żeby on tutaj za mną szedł. Cały czas daję mu szansę do ataku. Widzicie, on już się tutaj zaczyna cofać, ale my nie możemy mu na to pozwolić. Być może tego jednego nie da się... nie da się spulować. Będzie trzeba go pokonać. O, no niestety znowu mnie złapał. Okej, moi drodzy, ja się z nim pobawię i widzimy się po prostu już dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, moi drodzy, potwór, czyli ten hipopotam, został pokonany i z tego, co słyszałem, ewentualnie czytałem, po zabiciu go niby mamy coś otrzymać od tych wiedźm, ale jak widzę, nic tutaj nie ma. Dostaliśmy chochlę służącej. Zobaczmy, co to jest. Dziś ta chochla. Jest. Chochla służącej. No, szaleństwa nie ma z tą chochlą, powiem wam. Pytanie, dlaczego dostałem chochla, a nie jakiś kocur sprzęt. No, ale to nic. Chochla to chochla. Też może się przydać. Dobrze, moi drodzy, z tego co wiem, tutaj już chyba zrobiliśmy wszystko. Jeszcze tylko bym sobie sprawdził, czy tamten sarkofag rzeczywiście przemienia nas w kobietę, bo jestem bardzo ciekaw. Dobrze, moi drodzy, sprawdźmy. Co się stanie? Natura twojego istnienia zmieniła się. Zobaczmy. No rzeczywiście, jest przepaska na klacie, tak jakbyśmy się zamienili w kobietę. Dobra, niech będzie. Ewentualnie, jak będzie nam to bardzo przeszkadzać, to się odmienimy z powrotem. Dobrze, moi drodzy, widzimy się już w wiosce Majula. Okej, moi drodzy, jestem już tutaj w tej wiosce. Pytanie tylko, dlaczego nie mogę spalić tutaj tej kukiełki? Pisze, że nie można spalić w tym ognisku. Ciekawe dlaczego, ponieważ chciałbym bardzo wrócić do formy człowieczej. No ale to nic, moi drodzy. Tutaj możemy już sobie kontynuować. Zwiedziłem wszystko tak samo, jak zrobiłem to szermierzem. Nawet obejrzałem swój film, żeby zobaczyć, co wam pokazałem, a czego wam nie pokazałem. Zastanawia mnie ten kamień tutaj. O, no właśnie. Weź przedmiot, fragment butelki Estusa. Czyżby to oznaczało ulepszenie buteleczki? Z tego co wiem, to można ulepszać butelkę przy tej kobitce. Może chochlą? Zwróćcie uwagę. Butelka jest tu sobie wzmocniona. Zobaczmy. No mam niby dwie. Ale czy to już jest to wzmocnienie? Chyba tak. Dobrze, moi drodzy. Zajrzyjmy teraz tutaj do tej chaty większej. Tej naprzeciwko mnie. Jeszcze tutaj w tym kraterze widziałem, że coś tam się dzieje ciekawego. Nawet bardzo.
Jakieś dwa przedmioty tam widzę. Być może zaraz się uda nam tam zejść. Zamknięte. No widzicie, akurat jak człowiek ma ochotę tutaj sobie pozwiedzać. Oraz prawdopodobnie też zauważyliście, że mam pasek życia na połowie. To wszystko po walce z tamtym jednym hipopotamem. Jednego udało mi się dość prosto pokonać. Och, te świnki. Widzę, że tutaj nie ma żadnego przejścia. A tych świnek nie będę ruszał, one mają dużo życia. I wbrew pozorom są bardzo niebezpieczne. Że ja tutaj... Zamknę, co by te świnki tu nie wparowały. Zobaczmy. Świnie nas gonią. Kup przedmiot. No kurde, przez te świnie nie mogę tu nic zrobić. Może jakby spróbować je zabić, co wy na to? Jak widzicie, ja wybrałem sztylet, ponieważ on jest bardzo, bardzo szybki. Ciekawe, czy w ogóle są za nie jakieś dusze. Jedno może się uda pokonać, ale wszystkie? Okej. Nie wiem, ile tych dusz wpadło za tą świnkę. Kurde, zaraz mnie zabiją. No, cholera, że mi stracił czas na jakieś świnie, bo nie mogę ze Scottem pogadać. Jak widzicie, sztylecik jest bardzo, bardzo szybki. Dlatego też się na niego zdecydowałem, ponieważ jest w stanie wykonać kilka ataków naraz. Znaczy pod rząd, że tak powiem. Zwróćcie uwagę. Między innymi też tym sztyletem udało mi się zabić tego hipka. I muszę wam przyznać, że przy pomocy sztyletu było to bardzo, bardzo proste. Okej. O matko, żebym ja tu się ze świniami męczył. Zaraz jakaś jeszcze locha wyskoczy, to już w ogóle. Ale zwróćcie uwagę, nie wiedziałem, że mogą zniszczyć drzwi. To jest niesamowite. Kup przedmiot, opuść przymierze, przymierza. Nie należy do żadnego, rozmawiaj, opuść przymierze. Kup przedmiot, co ona ma? Ma jakieś tutaj... Pieśń złego oka znamy, zmniejsza obrażenie od upadku, łatwiejsze wykrywanie przez przeciwników, ułatwia łączenie z wyznawcami tego samego Boga, pozwala słyszeć głosy przeciwników. A tu? Kość do domu, emituje światło, przyciąga określonych wrogów, blokuje odnowienie Estusa na pewnym obszarze. Okej, okay, opuść przymierze można tutaj opuścić. Okej, ona chyba już nie ma nam nic do powiedzenia. Wygląda na to, żeby jakbyśmy kupili od niej ten pierścień, to być może byśmy przeżyli upadek tutaj stąd. Zobaczmy, to, czego tutaj tak usilnie te świnie broniły. Tutaj, tak? No nie bardzo. Nic tutaj nie ma, a szkoda, bo namęczyłem się z tymi świniami nieźle. Dobrze, moi drodzy, dość tego łażenia. Tam jest zamknięte, u kowala jest zamknięte. Została nam jeszcze tylko jedna droga, mianowicie ta tutaj. Ciekaw jestem, dokąd prowadzi. Prawdopodobnie wy również. Zobaczę jeszcze tylko, ile nagrywamy. Okej, moi drodzy, nie ma tutaj się czego obawiać. Wiwat dla łzy, zbliża się ogon. Oj. Przed tobą tarcza. Pomyłka, ale dziura. Cóż to jest?
Ewidentnie coś to jest. Tutaj mamy jakieś kraty. Tam widzę jakiś przedmiot. Coś czuję, że ta komnata będzie się tutaj obracać albo coś w tym stylu. Zobaczmy, co kryje się dalej. Przed tobą głowa. Dobra, tu nie widzę nic. Ojejku. Nie wygląda to dobrze. Nie lubię schodzić niżej. Na jakichś lochów. Zobaczmy. Skarb. Skrzynia. Okej. Nie wiem jeszcze, jak tutaj się odróżnia mimika i czy w ogóle mimik jest wykorzystywany w tej części, ale wolę. Szkarłatna Parma, co to jest? Mała tarcza. Co ja podniosłem? O, tutaj będzie widać. Szkarłatne coś tam. Tu nie widzę nic takiego. Nie. Nie, nie, nie. Szkarłatna Parma. Jest, to jest tarcza. Jak to możliwe, że ja nie zauważyłem jej opisu? Ach, bo to na górze pisze. Dobra. A jak widzicie, jest słabsza od tej, którą ja otrzymałem. Ta jest całkiem niezła, ale nie mam tyle siły, żeby móc ją nosić. Niestety. No dobrze, niech sobie. Tak jak widzicie, jakbym nie dostał 10 dodatkowych przedmiotów na samym początku gry, ze względu na to, że taki właśnie klucz sobie kupiłem, to bym dopiero tutaj zdobył tarczę, także musiałbym się męczyć bez niej. Tu nie widzę żadnego przejścia. Tu również. No dobrze. Wygląda na to, że musimy wrócić do tego okrąglutkiego pomieszczenia. Cóż tu mamy? Spróbuj prawa strona. O, tu się coś ciągnie. O, rzeczywiście. No nic, jak już to otworzyliśmy, to zajrzyjmy. Spróbuj lewo i przed tobą dźwignia. Okej. A tu co jest? Spróbuj dźwignia. A tutaj, zwróćcie uwagę, bardzo ciężko znaleźć tę dźwignię. Ledwo, ledwo ją zauważyłem. Aha, zamykają mi się te drzwi. Zobaczmy. Dusza zaginionego, złamany miecz złodzieja. Zobaczmy, złamany miecz złodzieja. Nie, to jest nasza chochla, złamany miecz. No, jest słabszy niż nasz sztylecik. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Jacie. Coś czuję, że ja tutaj zaraz się pewnie zgubię i będę musiał oglądać własne nagranie, żeby sobie przypomnieć, którędy ja szedłem. Wieża płomienia Heide. O! Jaki wielki gość, moi drodzy. Może zostawimy sobie go na później. Na chwilę obecną proponuję sprawdzić tamto pomieszczenie, które wyglądało na jakieś, nie wiem, kręcące się. Prawdopodobnie trzeba tą dźwignię uruchomić, żeby stąd wyjść. Tak, na to wygląda. Okej, wydostałem się. Teraz jakoś tędy chyba się szło. Na to wygląda. Tu była skrzynia. No i zaraz będzie to pomieszczenie. Ciekaw jestem, co się tam robi. Gdzie to tutaj? Jejku. Straszne labirynty, naprawdę gra. Jak zwykle tutaj. Ojejku, ile razy tutaj ktoś się zginął. Sprawdź, mechanizm nie porusza się. Smutno. Wygląda na to, że mamy tylko tą jedną drogę do tamtego gościa.
Dotknij plamy krwi. Tu nie widzę żadnych ukrytych przycisków, dźwigni, ani nic z tych rzeczy. Wygląda na to, że musimy zmierzyć się z tamtym wielkim gościem. No dobra, skoro tak, no to nie pozostaje mi nic innego. Mam nadzieję, że poradzę sobie z nim, tym moim śmiesznym sztylecikiem. On nie zadaje dużo obrażeń, ale właśnie przez to, że jest bardzo szybki, to pozwoliło mi to pokonać tamtego hipka bardzo, bardzo skutecznie. Dlatego jakoś ten sztylet zasłużył na moje zaufanie. Okej, idzie tu dalej. Tutaj, dobra. Teraz tutaj. No zobaczymy, czy to, co to za gość. Czy to jest jakiś boss, czy to jest po prostu wysoki, duży NPC. Zobaczmy. Przy okazji, tam jest bonfire. Nie, to jest zwykły NPC. Ojejku, jaki wściekły. Uciekam od niego, bo on tutaj jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Tam jest bonfire. Ja bym sobie przy nim tak bardzo chętnie usiadł. Odpalimy. Siadamy, siadamy. Ła, udało się. Zobaczmy. O, tak, wieża płomienie Heide odkryta. Może teraz da się spalić? O, kukła człowieka. Okej. Przy tym ognisku już możemy powrócić do formy. Kukła człowieka blokuje najeźdźców z innych światów? A czego mi nie odwróciło mojego pustostanu, że tak nazwę to? Dziwne. Przeczytaj wiadomość, spróbuj skok. Nie, a tu nie będę taki naiwniaczek. No nic, trudno, kukłę żeśmy tylko, kurczę, zmarnowali. O, jaki potężny on jest. No nieźle widzę, ja tu będę miał z nim niezłą zagwozdkę. Mogłem spróbować się osłonić przed jego atakiem za pomocą tarczy. Ciekaw jestem, czy to by coś dało. Ale tam chyba biłem go całkiem nieźle, z tego co zauważyłem, że on tutaj chyba jest do zabicia ogólnie. Może nawet uda mi się odzyskać duszę. Mogłem sobie podarować ten atak. No nic, zaraz myślę, że się go pokona. Tam jest jakiś cieniorek. Już mniej więcej znam jego ataki i wiem, kiedy się osłaniać. Całkiem niezła jest ta też moja tarcza, którą mam na sobie.
Wow, takiego ataku się nie spodziewałem. Dobrze, że się osłoniłem. Okej. Udało się. Zobaczmy, co skrywałeś. Pęknięta kula niebieskiego oka. Niebieskiego oka? Miałem czerwonego. Co daje niebieskiego? Czerwone. Przedmiot do gry online. Pozwala zaatakować inny świat. Pozwala zaatakować świat winnych. Nie wiem, czym to się różni. Czymś na pewno. Moi drodzy, wygląda na to, że ten odcinek już chyba trwa jakiś czas. Widzę tam jakieś zwłoki. Jeszcze jeden. Ojejku. Och, dorwał mnie. Bardzo jestem ciekaw, co tam jest. Sprawdzimy sobie, co to za przedmiot i myślę, że ten odcinek dobiegnie już końca. I ciekaw też jestem, czy ci rycerze się wskrzeszają. Zaraz zobaczymy. Wskrzeszają się. O, to ciekawe. No dobra, widzę, że ta walka jednak nie będzie taka prosta, ponieważ chciałem tylko go obiec. Tylko chciałem sobie go obiec, wiecie? Obiec, obiec, obiec. Dookoła, nie zaczepiając nikogo. Ale jak widać, jest to tutaj w tej grze. Trudne, po prostu. Najprostsza metoda na takich... O matko. Dobra, szybko, szybko. Dusza i kukła. Super. Tutaj jeszcze... O nie, no będzie trzeba ich wszystkich pokonać. No świetnie. Jest ich tutaj sporo. Czy może... dałoby się zrobić tak, żeby oni tu pospadali jakoś? Że jak tutaj na krawędzi sobie stanę, to się... Nie. I tu jeszcze trzech. Nie no, pięknie. Ja tu chcę kończyć już ten odcinek, a oni mi po prostu nie pozwalają, no. Zwróćcie uwagę, ilu ich już jest. Okej, moi drodzy. Najwyższa pora, żeby skończyć ten odcinek. Już wiemy, co czeka dalej na nas. Jest mnóstwo rycerzy. Jest możliwość pokonania ich, ale nie będzie to na pewno łatwe. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że do tej pory Dark Souls 2 wam się podoba. Mi się bardzo, bardzo podoba i na pewno będę grał w nią nie jeden raz. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Oczywiście oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.